wszystkim słuchaczom oglądającym chrześcijańską telewizję internetową. Czołem strażacy w dzisiejszą trzecią niedzielę po Wielkiej Nocy, zwaną Niedzielą Jubilatę, 25 kwietnia 2021 roku. Pozdrawiam wszystkich hasłami rozpoczynającego się tygodnia, a są to znane i popularne słowa apostoła narodów z drugiego listu do Koryntian, gdzie w 5 rozdziale i 17 wierszu czytam: jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Panie Boże, racz błogosławić to słowo na sercach i duszach naszych. Amen. Rewelacyjnie brzmią słowa apostoła narodów i wielu, słysząc je, aż podskakuje z radości i mówi, że one oddają sedno chrześcijańskiej wiary. I trudno się z takim stwierdzeniem nie zgodzić. No przecież słyszymy w zwiastowaniu i nauczaniu Kościoła, że przez Chrzest Święty Bóg zawarł z nami swoje przymierze. Staliśmy się Bożymi dziećmi. Jesteśmy Bożą własnością. I niewątpliwie to jest jedna wielka prawda i tę prawdę przypomina nam hasło rozpoczynającego się tygodnia. Ale musimy postawić sobie pytanie, czy ja naprawdę o tym pamiętam? Apostoł Paweł, pisząc słowa listu do Koryntian, doskonale wiedział, że życie korynckiego zboru jest wystawione na szereg prób. On doskonale wiedział i zdawał sobie z tego sprawę, że w życie chrześcijańskiego zboru zaczęły wdzierać się jakieś dziwne rzeczy, które z Jezusem Chrystusem nie mają nic a nic wspólnego. A tymczasem koryńscy chrześcijanie uparcie wszem i wobec rozgłaszali, że są własnością Chrystusa, że z ich życia emanuje Ten, który wczoraj, dziś i na wieki ten sam, niezmienny, wiecznie miłujący, dobrotliwy Bóg. Tymczasem ich życie pozostawiało wiele, ale to naprawdę wiele do życzenia. Tam pełno było wszelkiego rodzaju obyczajowych niedociągnięć, tam pełno było wszelkiego rodzaju dziwnych afer. I chyba to chrześcijańskie życie na Koryncie pozostawiło w zapomnieniu zwiastowanie i nauczanie Jezusa, który powiedział: po owocach poznacie ich. A jakie są owoce mojego, twojego chrześcijaństwa? Czy one naprawdę wskazują na Jezusa Chrystusa? Apostoł Paweł poprzez hasło rozpoczynającego się tygodnia przypomina Koryntianom, ale także i nam, chrześcijanom trzeciego tysiąclecia, nieprzemijającą prawdę. Tak to odbieram i tak to przeżywam. On wskazuje na krzyż Golgoty, ale także na pusty chrystusowy grób. Jezus to wszystko, co złe, co niedobre, co nas dzieli jeden od drugiego, zabrał na drzewo hańby. I w to pamiętne piątkowe wielkopiątkowe popołudnie przelewał swoją świętą krew za każdego człowieka. On zmarł za każdego i dla każdego, a potem kładł się do ciemnego grobu, by wstać z martwych, by wzbudzić w nas nowe życie. To jest życie bez trosk, problemów, kłopotów. Bo On ma o nas staranie. Zresztą sam powiada poprzez swojego apostoła: wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. On wzbudza w nas nie frustrację, nie nienawiść, uprzedzenie, ale miłość, dobroć, współczucie, zrozumienie i poszanowanie. Czy wiesz, co to znaczy? To znaczy, że my nie oglądamy się wstecz.
Nie żyjemy tylko piękną, urzekającą historią, przeszłością, tradycją. Nie! Teraz jest nowe. A ową nowością jest On, Jezus Chrystus. Zdajesz sobie z tego sprawę? Człowiek będący w Chrystusie nie dzieli świat na lepszych, gorszych, ale jednoczy wszystkich w imię Chrystusowej miłości. Człowiek żyjący w Chrystusie nie żyje nim tylko w niedzielę, święto, w świątyni czy okazjonalnie. Nie, nic z tych rzeczy. Człowiek żyjący Chrystusem żyje nim w każdej chwili, w każdym momencie swojego życia, bo On i tylko On jest jedyną drogą, prawdą i życiem. Świat dziś jak nigdy dotąd potrzebuje Chrystusa. Pokażmy Go swoim życiem, zachowaniem, swoją służbą. Właśnie tegoż Chrystusa emanującego z naszego życia życzę Wam i sobie i wołam wraz z modlicielem, pieśniarzem. Do Ciebie, Panie, stale duszę mą wznoszę. Tobie, mój Boże, ja ufam. Wskaż mi swe ścieżki, naucz swych dróg, prowadź i w prawdzie swej chowaj. Boś Ty jest mym Bogiem, Tyś zbawcą mym, nadzieją na każdy mój dzień. Wskaż mi swe ścieżki, naucz swych dróg, do Ciebie mą duszę ja wznoszę. Życzę Wam dobrej, błogosławionej niedzieli. Życzę Wam życia pełnego Chrystusa w każdym czynie, geście i momencie dnia. Życzę bliskości Pana naszego. I zwracam się do wszystkich słuchaczy z prośbą o wpłaty na bratnią pomoc imieniem Gustawa Adolfa. Wszelkie informacje na parafialnych stronach i na stronie www.luteranie.pl. Bóg zapłać za dar serca. Niech Pan Bóg Wam błogosławi. Pozostańcie z Bogiem.